Nie jest to łatwe zadanie, żeby teraz głosić, kiedy już się wyrywamy do uwielbienia. I to bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę, bo chcę Pana Boga zaraz uwielbiać. Ale pozwólcie, żeby wybrzmiała jedna chociaż myśl ze Słowa Bożego również w temacie wdzięczności. Ale zacznę może troszkę dziwnie i się ją zdziwicie teraz. Ale robiłem sobie notatki, ile osób wyszło do przodu. I pastor był 33. osobą, która złożyła to dziękczynienie, mówiła, za co jesteśmy wdzięczni. I troszkę mi nawet dziwnie z tą myślą, bo kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego słowa, to wyszło mi, i to jest ilustracja, to jest reprezentacja, te 33 osoby. 33 osoby prawdopodobnie dzisiaj postanowi odebrać sobie życie w naszym kraju. Tak to wyliczyłem, że 33 osoby dziennie w Polsce postanawia targnąć się na swoje życie, z czego 14, jeżeli wierzyć statystykom, się to uda. Tyle historii, różne osoby. Każdy może sobie to sprawdzić, można wejść na stronę policji, statystyki.policja.pl i można sobie poczytać zestawienia, które są skrupulatnie prowadzone. Z czego wyszła mi ta liczba? Wystarczy pomnożyć przez 365 dni i wychodzi na to, że w roku ubiegłym, 2020, przeszło 12 tysięcy Polaków, targnęło się na swoje życie, przeszło 5 tysiącom osób udało się odebrać to życie sobie samemu. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Skąd się to bierze? Z wiadomych względów nie możemy zapytać się tych, którym się udało, ale policja ma swoje zadania i pewne statystyki prowadzi, i jeżeli są w stanie na podstawie wywiadów, listu samobójcy dojść do tego, co było przyczyną. 60% nie wiadomo, ale z tych 40 pozostałych to różne powody są wpisywane. Jakbyście chcieli, to dość drastyczna lektura, szokująca lektura, ale te wszystkie statystyki można sobie przejrzeć. I jest wypisane, jakie są powody, dlaczego ludzie odbierają sobie życie. Jak myślicie? Dlatego, że jest nam źle w tym kraju, bo biednie jest tak? Bieda nie jest podstawowym powodem. Poza chorobami psychicznymi to różne są powody tam wymieniane. Przede wszystkim są to zaburzenia psychiczne, ale też złamane serce niektórzy. Inni oczywiście też popadli w jakieś długi, w spirale chwilówek się dali wplątać. Najczęściej są to konflikty rodzinne, również przemoc domowa, że ktoś nie wytrzymuje, nie widzi sensu i odbiera sobie życie. W przeciągu ostatnich 7 lat, jak przeglądałem te statystyki, nie wiem, co było wcześniej, ale w przeciągu 7 lat, od 2013 roku do 2020, liczba prób samobójczych w Polsce wzrosła o 40%. Z 8 tysięcy do przeszło 12 tysięcy. I mówię, nie wiem, co było wcześniej, więc nie mówmy, że to wina Tuska albo kogoś tam, że teraz rządy. Nie wiemy, z czego to się bierze, ale widzimy to, że ludzie, upraszczając, nie widzą sensu dalszego życia. Że wielu ludzi, nie mówię wszyscy ludzie, ale wielu ludzi tak drastycznie nie widzi już sensu dla swojego dalszego życia, że postanawiają skończyć sami ze sobą. Jak myślicie, Polska jak się plasuje na świecie? W jednym jesteśmy w czołówce, mogę wam powiedzieć, właśnie w próbach samobójczych, bo jeżeli by przeliczyć, to są takie statystyki, ilość prób samobójczych na 100 tysięcy mieszkańców, to niestety na 167 krajów bodajże, które tam jest, 187, które jest wymienione, Polska jest na 15 miejscu, jeżeli chodzi o próby samobójcze. I nie szukajmy tego, że to jest jakieś tam geopolityczne, że słońca u nas niewiele, albo to, albo tamto. Jesteśmy, jak patrzyłem, zaraz za Boliwią, Sierra Leone i Białorusią, a tuż przed Zimbabwe, Eswatini i Rosją. Takie mamy towarzystwo. Z czego się to bierze? Bierze się to z tego, że ludzie nie widzą sensu na dalsze życie.
ludzie nie mają nadziei na przyszłość. Nie wiedzą, co dalej. Wpakowali się w różne tarapaty. Albo coś złamało ich życie i oni nie chcą już dalej żyć. I tego braku, który w ludzkiej duszy gdzieś jest, nie da się wypełnić inaczej niż poprzez relacje z Bogiem. To tylko Bóg może tą pustkę wypełnić. Śpiewamy w jednej z pieśni: nadzieję odnalazłem w Nim. On moją siłą, światłem mym. I to jest prawdą. Myślę, że tego my jesteśmy świadectwem, że my odnaleźliśmy nadzieję w naszym życiu. Bo tylko nasz Stwórca może wypełnić tą pustkę, która znajduje się w człowieku. Jeden z bardziej znanych, chyba najbardziej znany cytat z Augustyna. Tak się zaczynają wyznania świętego Augustyna. Posłuchajcie, to są słowa otwierające tę księgę. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Nasze serce uspokaja się, tak prawdziwie się uspokaja, kiedy spotykamy Boga w naszym życiu, żywego Boga, kiedy zaczynamy mieć relacje z Bogiem, to wtedy nasze miejsce, jesteśmy w tym miejscu, do którego Bóg nas przeznaczył, bo z takim zamysłem Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jak czytamy w Słowie Bożym. Stworzył nas jako skierowanych ku Niemu. I tak jak brak sensu, brak nadziei, wielu prowadzi do życia bez celu albo wręcz do utraty życia, tak jak mówiliśmy, kiedy ludzie postanawiają skończyć ze sobą, tak właśnie spotkanie z żywym Bogiem nadaje sens naszemu życiu. To spotkanie z Bogiem, wiara, daje nam nadzieję na chwalebną przyszłość. I to z kolei prowadzi nas do życia ze świadomością celu i do tego, że możemy już w pełni też tak naprawdę żyć tutaj na tej ziemi. Także co jest celem naszego życia? Co jest celem życia chrześcijanina? Człowieka narodzonego, jak czytamy w prologu Ewangelii Jana, nie z krwi i z woli ciała, ale narodzonego z Boga. Co jest celem chrześcijanina? Powiem wam, bo nikt się nie wyrywa z odpowiedzią. Naszym celem jest pełnienie woli Bożej. Celem naszego życia jako chrześcijan tutaj na ziemi jest pełnienie woli Bożej. I Pan Jezus uczył swoich słuchaczy, jak należy się modlić. To jest ta modlitwa, którą wszyscy dobrze znamy. A wy módlcie się tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I co teraz jest dalej? Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Niedobrze by było, żebyśmy, przepraszam za kolokwializm, przelatywali, klepali tą modlitwę, ale zwróćmy uwagę, na co Pan Jezus zwracał naszą uwagę. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. W przekładzie Biblii Ewangelicznej ten werset jest oddany, te słowa Jezusa oddane są w ten sposób: i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. To jest nasza prośba, prośba ludzi wierzących, żeby tak jak wola Boża włada już dzisiaj niebem, żeby tak samo ta wola działa się tutaj wśród nas na ziemi. To powinno być naszym pragnieniem. I to też powinno się realizować już tutaj, na tej ziemi, poprzez nas, poprzez nasze życie, żebyśmy my pełnili wolę Bożą, żebyśmy byli posłuszni woli Bożej. Dlatego jednym z podstawowych pytań dla każdego z nas jest: jaka jest wola Boża względem mnie, względem mojego życia? Co Bóg dla mnie planuje? Jaka jest wola Boża dla mojego życia? Ja wierzę w to, że Bóg ma plan dla naszego życia i odkrywanie woli Bożej dla naszego życia jest zadaniem jak najbardziej słusznym. I o ile szkoda naszego cennego czasu na wiele spraw,
że tam, nie wiem, sens powiek nam spędza nieraz, jakie kafle położymy w kuchni, czy to, czy tamto, i się zastanawiamy, czy fugę 2, czy 3 mm. Na to szkoda czasu, ale nie szkoda czasu, każdej ilości czasu na to, żeby dociekać, jaka jest wola Boża względem mojego życia, czego On chciałby ode mnie. I ja wierzę, naprawdę jestem przekonany w to, że Bóg ma plan dla naszego życia. Indywidualnie również możemy to odbierać, bo On daje nam Ducha Świętego, który nas prowadzi. To już wybrzmiało też w tych świadectwach, że nieraz w jakimś konkretnym momencie nawet jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy wydarzyło się to, że przyszło przeświadczenie do naszego życia, że mamy podjąć pracę na przykład, albo mamy nie podjąć pracy, mamy to zrobić, albo tamto, mamy wyjść i pójść z kimś porozmawiać, mamy do kogoś zadzwonić i przeżywajmy tego jak najwięcej, bo wierzę, że to, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, to nie jest tylko książka historyczna, ale to jest podręcznik praktycznego życia dla nas również w tych czasach, żeby tego doświadczać. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez tą chwilę skupili się nie tyle na indywidualnej woli Bożej dla naszego życia, to róbmy przez cały tydzień, szukajmy woli Bożej dla naszego życia, ale wiem też, że w Słowie Bożym są bardzo konkretne wskazania, które dotyczą wszystkich i które mówią, co jest wolą Bożą dla każdego człowieka wierzącego, dla każdego ucznia Jezusa Chrystusa. I teraz nie będzie szokiem, że przeczytamy krótki werset z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5:18, fragment, który od tygodni chodzi mi po głowie, do którego wracam, a brzmi on tak. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Patrząc na ten krótki fragment Słowa Bożego, chcę, żebyśmy odebrali krótką, ale bardzo ważną lekcję dla naszego codziennego życia. Po pierwsze, dowiadujemy się, że jest to wola Boża względem was, czyli względem kogo? No właśnie. W pierwszej kolejności wiemy, że te słowa były kierowane do wierzących w Tesalonice. I nie chciałbym dzisiaj robić jakichś wybiegów na margines, ale tylko o tym wspomnę, że my musimy patrzeć na kontekst Słowa Bożego. To jest bardzo istotne, żeby odczytywać słowo tak, jak zostało zapisane. Jeżeli wiemy do kogo, to trzeba sprawdzić, czy to słowo było pisane li tylko do Tesaloniczan w tamtym konkretnym roku, do jakiejś konkretnej sytuacji, czy jest to pewnego rodzaju ogólna prawda dla Kościoła. Bo jest wiele pięknych fragmentów Słowa Bożego, które świetnie wyglądają na ścianach, w naszych domach, na obrazkach, które ja chciałbym bezkrytycznie przyjmować jako przejaw woli Bożej dla mojego życia, ale kiedy wczytuję się w kontekst, to widzę, że niekoniecznie to się tyczy mojej sytuacji. Na przykład słowa, że będziesz zbawiony ty i dom twój. Chętnie się chwytamy takich słów, ale jeżeli czytamy kontekst Dziejów Apostolskich 11 rozdziału, to widzimy, w jakiej sytuacji i do kogo to było wypowiedziane, bo apostoł Piotr opowiada potem starszym w Jerozolimie, jak ta sytuacja miała miejsce i te słowa dotyczyły się domu Korneliusza. Ale ja uważam, bo to sprawdziłem, że te słowa, które są skierowane do Tesaloniczan, one odnoszą się również do nas. One w pierwszym kontekście, tym pierwotnym, odnosiły się w pierwszej kolejności oczywiście do wierzących, do świętych, do Kościoła w Tesalonikach. Ale jeżeli jakaś prawda, nauka apostolska dotyczy się całego Kościoła, to ta myśl powtarza się również w innych fragmentach Pisma Świętego. I dzięki Bogu dożyliśmy takich czasów, że możemy czytać całe Pismo. Mamy je zapisane, nikt nie ma wymówki, w telefonach też macie. I jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, to możemy to badać i czytać i wtedy Duch Święty też nam pokaże i objawi. I ta myśl, którą Paweł
razem z Sylwanusem, z Tymoteuszem kierowali do Tesaloniczan, ona znajduje się w innych fragmentach Nowego Testamentu. I na tej podstawie wiemy, że te słowa, to wezwanie za wszystko dziękujcie, taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was, to nie były słowa tylko do tamtego zboru, tylko do tamtych wierzących, a nas to nie dotyczy. Bo takie same słowa, ta sama myśl znajduje się chociażby w liście do Kolosan. Paweł pisał ten list, będąc w areszcie domowym w Rzymie 12 lat później, czyli już sporo czasu minęło, ale czytamy tam chociażby, otwórzmy list do Kolosan, 2 rozdział, 6-7 werset. Przepraszam, dzisiaj nie wyświetlam, chciałbym usłyszeć szelest kartek. List do Kolosan, 2 rozdział, 6 werset, czytamy. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy w Nim budują, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. W Kolosan 4:2 czytamy z kolei: bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Gdyby to było mało, to Paweł pisał również do zboru w Efezie, przy czym my wiemy, że ten zbór w Efezie, ten list, który był pisany do Efezjan, to był list powszechny, który potem był przekazywany, miał być przekazywany między poszczególnymi zborami, czyli tak naprawdę do wszystkich zborów w Azji Mniejszej ten list był kierowany i on zawierał pewne ogólne prawdy dla Kościoła na tamten czas. I jeżeli otworzymy list do Efezjan, 5 rozdział, 20 werset, to czytamy tam właściwie to samo, co Paweł wcześniej kierował do Tesaloniczan. Dziękujcie też zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujcie też zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu wszędzie pojawia się to samo greckie słowo eucharisteo. To jest czasownik, który oznacza być wdzięcznym, czuć wdzięczność, dziękować po prostu. To jest taki czasownik. Zatem to oznacza, że za wszystko i zawsze mamy odczuwać wdzięczność. Mamy czuć tą wdzięczność, mamy być wdzięczni, mamy dziękować. Zatem gdy chcemy, naprawdę chcemy, żeby wola Boża zawładnęła ziemią, tak jak włada w niebie, jeżeli to jest treścią naszej modlitwy, to oznacza, że wolą Bożą dla nas jest to, abyśmy byli wdzięczni, żebyśmy odczuwali tą wdzięczność, żebyśmy, jak czytaliśmy, zawsze i za wszystko dziękowali Bogu w imieniu Pana Jezusa. Wdzięczność to pełnienie woli Bożej dla naszego życia. Wdzięczność to też jedna z cech, która powinna wyróżniać nas na tle tego świata. Słowo Boże charakteryzuje, jak będzie wyglądało społeczeństwo w dniach ostatecznych. Paweł pisał do Tymoteusza kiedyś o tym, a o tym wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I jest ten cały katalog, jacy to ludzie będą, jacy to nie będą. I tam jest napisane, że ludzie będą niewdzięczni, że w tych trudnych czasach, które przyjdą, które wierzę, że są i wierzę, że tego też doświadczamy, że ludzie nie są wdzięczni na ogół, ci, z którymi się spotykamy. I tu na tym tle możemy zabłysnąć. Tutaj wkraczamy my, powinniśmy wkraczać my, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, przepełnieni wdzięcznością, którzy dziękujemy. Dziękujemy innym ludziom, dziękujemy sobie wzajemnie, ale przede wszystkim dziękujemy Bogu. Za wszystko Mu dziękujemy. W Efezjan, w 5 rozdziale również, 3-4 werset mówi: natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was. Paweł kieruje te słowa do ludzi wierzących. Dalej mówi: to niegodne świętych, tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie. I dalej mówi: nam przystoi wdzięczność. Są pewne rzeczy, którymi charakteryzuje się ten świat, ale to jest niegodne świętych.
i z drugiej strony jesteśmy my. I Słowo Boże mówi, że nam przystoi wdzięczność. Nam do twarzy jest z tym, jako uczniom Jezusa Chrystusa, że jesteśmy wdzięczni. I druga myśl tylko, w jaki sposób mamy być wdzięczni? Druga myśl z tego wersetu z listu do Tesaloniczan. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Czego się tu uczymy o naszej wdzięczności? Jaka ona ma być? Za wszystko dziękujcie. Przekład dynamiczny oddaje ten werset w ten sposób, trochę rozszerzając tą, czy dookreślając tą myśl. W każdej sprawie i we wszelkich okolicznościach dziękujcie Najwyższemu, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. W każdej sprawie i we wszelkich okolicznościach. To jest wolą Bożą dla nas. To, żebyśmy byli wdzięczni zawsze i za wszystko. I ja pozwoliłem sobie nazwać ten rodzaj wdzięczności ekstremalną wdzięcznością. Możemy być w tym, powinniśmy być w tym akurat, nie w innych rzeczach może, ale we wdzięczności ekstremistami. Żebyśmy mieli ekstremalną wdzięczność. I to jest zasada nadrzędna życia chrześcijanina, że jesteśmy po prostu wdzięczni, bez kalkulowania, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. W tym świecie dużo się kalkuluje. Jak pracowałem w korporacji, to musiałem różne kalkulacje przeprowadzać, czy warto coś zrobić, czy nie warto, za jaki czas to się nam zwróci, albo się nie zwróci, czy robimy, czy nie robimy. Nas Słowo Boże wzywa do zupełnie czegoś innego. Pan Jezus w kazaniu na górze, czytamy, mówił do uczniów, do słuchaczy, w 5 rozdziale, 44 werset i dalej, ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, uwaga, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. Czytaliśmy, że nam przystoi wdzięczność. A Pan Jezus mówi, że w ten sposób zachowujemy się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad tymi, nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czy celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, to co w tym nadzwyczajnego? Pyta się Pan Jezus. Ale właśnie o to chodzi, że my jesteśmy wezwani do czegoś nadzwyczajnego, nie do tego, co jest zwyczajne w tym świecie, ale mamy być nadzwyczajni. Poganie też tak robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Ten fragment, oczywiście on się w pierwszej kolejności odnosi do miłości nieprzyjaciół, ale przenieśmy to też na grunt wdzięczności. Nasza wdzięczność nie może być jedynie odpowiedzią na wdzięczność innych. My będziemy wdzięczni, jak inni będą wdzięczni. Nasza wdzięczność ma być ekstremalna. W każdej sprawie i we wszelkich okolicznościach mamy Bogu dziękować. Czyli nawet za to, co po ludzku wydaje się nie być żadnym powodem do wdzięczności. Za to też powinniśmy dziękować Bogu. I oczywiście dla ludzi w tym świecie okaże się w takich sytuacjach, że jesteśmy pomyleni, że coś nam się poprzestawiało, że powinniśmy złorzeczyć, powinniśmy być źli, powinniśmy się oburzyć na jakąś niesprawiedliwość, która nas spotkała, a my co, jesteśmy wdzięczni? Cóż za beznadziejny przypadek. Przypomina mi się wywiad niedawny, gdzieś tam widziałem, bardzo mnie to rozbawiło, jak jeden starszy pan wypowiedział się, pytany, co myśli o inflacji, bo gdzieś go tam złapali. Nie wiem, czy on był podstawiony, czy nie, natomiast on z takim uśmiechem był wdzięczny naszemu rządowi, że dzięki tej inflacji on za te same pieniądze mniej go kręgosłup boli, bo ma mniej do dźwigania. To jest troszkę tak, jak ktoś jest wdzięczny, że za 100 zł tankuje i szybciej mu teraz tankuje 100 zł niż wcześniej kiedyś, bo ceny są wyższe, to szybciej to idzie. To oczywiście zabawna ilustracja tego, dość pokrętne myślenie. Ale pomyślmy chwilę o tym. My jesteśmy wzywani, bo to jest wola Boża względem każdego z nas, żebyśmy byli ekstremalnie wdzięczni, nawet za rzeczy, za które wydaje się, że nie ma tam żadnego powodu do wdzięczności.
Rozmyślałem nad tym i wiem, że wiele mi w tym temacie na pewno brakuje. Ale potem, kiedy jeszcze więcej o tym myślałem, to dotarła do mnie jedna rzecz, że to właśnie trudne chwile w moim życiu, one mnie najbardziej przybliżyły do Boga. I czy to nie jest powód do wdzięczności, że kiedy nam się dzieją trudne rzeczy, może to być nieco paradoksalne, na pewno nie wskazuje to na moją dojrzałość, ale tak właśnie było, że kiedy przechodziłem trudne chwile, to wtedy, kiedy przechodziłem coś przykrego dla mnie, kiedy coś się nie udawało, to wtedy moje kolana częściej się zginały. I to mnie koniec końców przybliżyło do Pana Boga. Czy to nie jest powód do wdzięczności? Dzisiaj możemy nie rozumieć, co się dzieje. Dlaczego to nas spotkało? Dlaczego ktoś nam umarł? Dlaczego chorujemy? Ale czy Pan Bóg nie wie lepiej? On wie lepiej i On mówi, że za wszystko mamy dziękować. Czyli również za to, co wydaje się nie być powodem do wdzięczności. Dziękuj za to. Bądź wdzięczny, a za jakiś czas zrozumiesz. Być może to, że przyszła choroba, a z chorobą przyszło L4 i masz czasu więcej. Może to ci pomoże pójść dalej za Panem Jezusem. Może właśnie tego potrzebujesz. Za wszystko mamy dziękować. Czy chrześcijaninom nie przydarzają się przykre rzeczy? Oczywiście, że się przydarzają. Jego słońce pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego deszcz pada na pole sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Czy mi na parkingu samochodu nie obijają drzwiami? No niestety obijają. Czy mam się złościć z tego powodu? No trochę się złoszczę. Ale wiem, że mam być wdzięczny za wszystko. I chciałbym tą zasadą się kierować w naszym życiu. Szereg przykrych rzeczy na pewno nas jeszcze spotka. Nam też może się przytrafić to, że będziemy mieli złego szefa, że będziemy mieli konflikt, że ktoś się na nas uweźmie. I nam może się przydarzyć jakiś nieszczęśliwy wypadek. Nam może też również ktoś złamać serce. Nam też może się zdarzyć to, że wylew, czy jakiś inny atak choroby nagły. I teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do tego, o czym mówiłem na początku. Co zmienia w nas posłuszeństwo woli Bożej do naszego życia i praktykowanie ekstremalnej wdzięczności? To zmienia bardzo dużo. Bo kiedy coś takiego nam się przydarzy w naszym życiu, coś, co potrafi złamać człowieka i powoduje, że zbyt wielu ludzi decyduje się, żeby odebrać sobie życie, to jeżeli my praktykujemy ekstremalną wdzięczność w naszym życiu i za wszystko dziękujemy, to taka sytuacja nas nie złamie. To powoduje, że nawet w tym, co nam się złego wydarzy, jeżeli Bogu jesteśmy za to wdzięczni, z tym zaufaniem, że On pokieruje to ku czemuś lepszemu, ku czemuś dobremu, to nas to nie złamie. Oczywiście to jest bardzo trudne. I dlatego ja dzisiaj chciałem zadać pytanie, już wiele wdzięczności było, ale chciałbym, żebyśmy poszli krok dalej. I kiedy będziemy mieli czas uwielbiania, żebyśmy myśleli o tym, czy jesteśmy wdzięczni za to, co nas boli. Czy jesteśmy wdzięczni za to, co jest przykre. Czy jesteśmy wdzięczni, czy potrafimy Bogu wyrazić naszą wdzięczność i podziękować za to, że płaczemy, że coś nam się przydarzyło. Warto spojrzeć tutaj na Hioba, który był doświadczony ponad miarę. I niewiele czasu minęło, jak jego żona, właśnie tak jak ludzie dzisiaj mówią, zwróciła się do niego. W drugim rozdziale Księgi Hioba czytamy 9 werset. Nawet żona powiedziała do niego: cóż ty tak trwasz tej swojej nienaganności? Złożesz Bogu i umrzyj. A on odpowiada: mówisz jak jedna z tych nierozumnych, bezbożnych kobiet. Czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył swoimi ustami. Czy za wszystko dziękujemy? Czy w tym dniu dziękczynienia, dniu wdzięczności, nie warto podziękować też za te pochmurne dni, za ciemne doliny, przez które przechodzimy, ale wiemy, że nie jesteśmy w nich sami? Jakub pisze swój list do wierzących, którzy mierzą się z prześladowaniami za wiarę. I zwróćmy uwagę, jak rozpoczyna swój list. Drodzy bracia,
za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Kochani, bez wątpienia wolą Bożą względem twojego życia jest wdzięczność, jest ekstremalna wdzięczność. I teraz będziemy mieli czas, żeby śpiewać pieśni, żeby go uwielbiać, a zachęcam, żebyśmy w tym czasie, kiedy będziemy śpiewać, żebyśmy pomyśleli, czy za wszystko dziękuję, czy w każdych okolicznościach dziękuję. Dziękowaliśmy za wiele dobrego, co nas spotkało. Podziękujmy też za to, co złe, za to, co wydaje nam się złe, za to, co przykre, za to, co nam przeszkadza. W tym świecie ludzie są pogubieni i nie widzą celu w swoim życiu. I na tej płaszczyźnie my też możemy nieść im nadzieję, możemy przyczyniać się do tego, że rzeczywistość nieba będzie widoczna tutaj już na ziemi. Że tak jak wola Boża realizuje się w niebie, tak powinna się realizować na ziemi, w Kościele. A tą wolą jest to, żebyśmy jako Jego uczniowie dziękowali za wszystko w każdych okolicznościach.